Cześć, dzisiaj ruszam z jeszcze jedną serią nagrań. Oprócz tego, że będę nagrywał jak ćwiczyć w domu, dzisiaj rozpocznę kolejną serię, jak modelować kobiecą sylwetkę. Dwa dni temu zadałem pytanie na Facebooku, z jakimi grupami mięśniowymi, z jakimi partiami ciała macie największy problem. W ciągu kilku godzin dostałem kilkaset odpowiedzi. Bardzo mi miło z tego powodu, ale też nie widzę, że to jest bardzo duży problem. Postaram się więc, aby to, co przekazuję w nagraniu, było możliwie proste i skuteczne. Dzisiaj pierwszy odcinek, jak poradzić sobie z wewnętrzną częścią uda. Zapraszam. Dobrze, dzisiaj będziemy mówić o tej wewnętrznej części uda, takiej jakby troszeczkę galaretowatej. Jak sobie z tym poradzić? Powiem o tym w trzech krokach. Rozbijanie, wzmacnianie, spalanie. Krok pierwszy. Rozbijanie. Jedni twierdzą, że działa, inni twierdzą, że nie działa. Ja twierdzę, że na pewno nie zaszkodzi i że warto spróbować. Teraz jak to zrobić? Są dwa sposoby. Pierwszy, trzeba pójść po prostu do masażysty, terapeuty i on po prostu się zajmie rozmijaniem i rozluźnianiem tej partii ciała. Drugi sposób to automasaż, czyli wykorzystanie rollera, który jest już dostępny na wielu siłowniach lub po prostu w sklepach sportowych za około 50 zł już można dostać i wykonanie sobie po prostu automasażu. Krok drugi to wzmacnianie. I choć ta galaretowata, powiedzmy, część to nie jest mięsień, to uważam, że w tym przypadku zdecydowanie warto wzmacniać mięśnie nóg. Ćwiczenie, które będę polecał, to przysiady. Tylko teraz uwaga, żeby nie przesadzić z objętością i ilością wykonywanych przysiadów, tak żeby po prostu nie dać organizmowi bodźca do rozrostu tych mięśni po to, żeby uda nie rozrastały się wszerz. Polecam są początkujący wykonywać przysiady mniej więcej w trzech seriach po 10 powtórzeń. Ktoś jest bardziej zaawansowany i ćwiczy już kilka miesięcy, to polecam po prostu dać sobie jedną jeszcze serię. I to jest wystarczające do tego, żeby wzmocnić mięśnie, ale ich za bardzo nie rozbudowywać. Oczywiście to jest duża korelacja też z dietą, ale tego tematu w tym wideo nie będę poruszał. Krok trzeci i moim zdaniem najważniejszy, spalanie. Tak jak mówiłem w jednym z moich poprzednich nagrań, moim zdaniem optymalna droga do spalania tkanki tłuszczowej to trening siłowy i wykonywanie ćwiczeń wielostawowych oraz interwały. Jedna ważna rzecz, polecam interwały osobom, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych i już kilka miesięcy na siłowni ćwiczą. Jeżeli ktoś jest początkujący, polecam na początku wykonywać ćwiczenia cardio, po to, aby zbudować kondycję i przygotować się na interwały. Teraz jakie interwały wykonać? Na początku polecam po prostu tabatę, czyli 4-minutowy trening, w którym pracujesz przez 20 sekund, a przez 10 sekund sobie odpoczywasz. Wykonujesz takie serie przez 8 razy non-stop, jedna za drugą. Gwarantuję się, że jeżeli zrobisz je na 100%, na maksimum swoich możliwości, będzie bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Dobrze, a jakie ćwiczenia mogę robić na tabacie? Tu już zależy od indywidualnych predyspozycji i upodobań. Ja zwykle polecam na samym początku bieg bokserski, dlatego że jest stosunkowo bezpieczny, a pracuje bardzo dużo mięśni naraz, to możemy się bardzo zmęczyć. Jeżeli masz jakieś pytania, nie wiesz jak coś zrobić, masz jakiś kłopot, napisz do mnie wiadomość prywatną lub zostaw komentarz. Na mojej stronie www.bartekszymraj.com jest do pobrania i przetestowania bezpłatny plan treningowy dla kobiety i faceta. Na stronie znajdziesz też stworzone przeze mnie specjalne programy treningowe oraz jest możliwość tego, abym stworzył specjalnie dla Ciebie plan treningowy lub dietę. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego wideo i zapraszam na następne. Do zobaczenia.